Szpital, kroplówki, białe fartuchy i pytanie, kiedy w końcu do domu? Niestety, nie wszystkie dzieci mogą brać udział w przedświątecznych przygotowaniach. Miast strojenia choinki, szpitalne łóżko. Dzieciom z Rydułtowskiej Lecznicy trudne chwile w szpitalnych murach umilają wolontariusze Fundacji Medhouse. Nie te łóżko, nie ten pokój i nie te zabawki. Zamiast spacerów na świeżym powietrzu, spacery po szpitalnym korytarzu. Dzieciom, które spędzają tutaj przedświąteczny czas, nie jest łatwo, bo wiadomo, gdzie lepiej. W domu, ale szpital też pomagają. Lekarze i pielęgniarki pomagają wrócić do zdrowia. Wolontariusze z Fundacji Medhouse pomagają umilić czas małym pacjentom. Co poniedziałek pojawiają się w Rydułtowskim Szpitalu z mnóstwem pozytywnej energii, worami gier planszowych, papierami, nożyczkami i kolejnymi pomysłami na to, jak sprawić, aby dzieci choć na chwilę zapomniały o chorobach. Teraz jest okres świąteczny, więc już drugi tydzień robimy ozdoby takie choinkowe, świąteczne. Tydzień temu był Święty Mikołaj, prawda? Więc dzieci robiły aniołki z masy solnej. Jest ciekawie, zwłaszcza, że ja bardzo lubię prace plastyczne. Prace plastyczne zdominowały ostatnie zajęcia, ale oprócz tego mali pacjenci grają w gry planszowe, wrzutki, śpiewają i kolędują. Dzisiaj mamy zajęcia, wycinamy łańcuchy, jakieś aniołki robimy, także naprawdę pierwszy raz się z tym spotkałam, a czasami bywaliśmy w szpitalu. Dzieci się bawią, mają trochę inaczej, bo wiadomo jak w szpitalu jest, nie? I trochę tej radości i wesołości mają przy temu. Bo właśnie o to chodzi, aby wywołać uśmiech na twarzy dziecka. Uśmiech, o który czasem w murach szpitalnych trudno, bo przecież wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.